Rozmowa dnia. Polskie jabłka są najlepsze, napisał pan Janusz. Nasz słuchacz pewnie to potwierdzi. Nie wypada chyba inaczej. Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Mirosław Maliszewski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Potwierdzamy? Potwierdzamy. Nie jest to tylko opinia Polaków, polskich konsumentów, ale jak posłuchamy opinii tych na świecie, którzy kupują polskie jabłka, jest ich niemało, mówią, że one są wyjątkowe. Największy eksporter jabłek na świecie. To my. Zdecydowanie udało nam się Polska. W 2013 roku osiągnąć to zaszczytne miejsce. Wyprzedziliśmy, co warto zauważyć, potęgę Chiny. Niewiele jest takich miejsc, gdzie wygrywamy z Chinami. Akurat w eksporcie jabłek wygraliśmy. Co więcej, zdobywamy te rynki, które Chińczycy kiedyś nam odbierali, jak na przykład rynki azjatyckiej części Rosji, ale także wiele innych miejsc na świecie odbijamy ze strony Chińczyków. Jesteśmy dzisiaj największym rzeczywiście eksporterem jabłek na świecie. I to podobno może trochę jeszcze potrwać, ponieważ Chińczycy nie bardzo chcą zwiększać eksport ze względu na własne, coraz większe własne potrzeby podobno. To akurat tak nas to bardzo wygląda. Cieszy. Wydaje nam się, że tendencja bycia największym eksporterem na świecie ma szansę podtrzymania w kolejnych latach. Ale z perspektywą też patrzymy na rynek chiński. Kiedyś z nim mocno konkurowaliśmy, dzieje się tak nadal. Myślimy, że jeżeli tempo rozwoju gospodarczego w Chinach się utrzyma i tempo przekazywania części dochodu dla tak zwanej klasy średniej, która do tej pory jabłek nie kupowała, również Chiny za niedługo mogą być dużym importerem jabłek. 1 200 000 ton jabłek zostało wyeksportowanych w roku 2013, a gdyby tak cofnąć się, no jak daleko pan sięgnie pamięcią? 15 lat, 20 lat temu? Ile tego było? Kiedyś w sadownictwie był taki przełom. Lata 86-7, kiedy mieliśmy zimę stulecia. Przed tą zimą był szczyt rozwoju polskiego sadownictwa. Eksport wynosił około 180 tysięcy ton. Więc od tego czasu nie tylko odbudowaliśmy potencjał polskich sadów, poprawiliśmy technologię produkcji, wyniki w tej produkcji i jak widać osiągnęliśmy tego ogromne rozmiary tej produkcji, sprzedaż, która jest, widać, kilkakrotnie większa. A jakie są możliwości tych najlepszych polskich sadów? Pytanie oczywiście o to, ile można zebrać ton jabłek z 1 hektara. Zdarzają się takie lata i takie sady, gdzie można zebrać nawet 70-80 ton. Bywają jeszcze większe rekordy z 1 hektara, ale my chcemy osiągać produkcję rokrocznie dużą, wysoką i myślę, że tutaj takim przyzwoitym plonem to jest 30, 40 do 50 ton. To gwarantuje przy atrakcyjnych cenach możliwość przetrwania gospodarstwa do kolejnego sezonu. Więc nie chodzi tu, abyśmy bili rekordy wydajności biologicznej z 1 hektara, ale też, żebyśmy utrzymywali taką produkcję, którą można sprzedać, na którą wyraża zapotrzebowanie konsument. A co jest podstawą tego sukcesu? Indywidualny sadownik, czy jednak grupa producencka? Jedno i drugie. Polski sadownik stara się produkować to, czego chce konsument. Analizuje sytuację na rynku, produkuje gatunki, a więc jabłka, gruszki, śliwki, czereśnie, truskawki, borówkę amerykańską, czyli to, czego chce kupić konsument. Później w ramach tych gatunków atrakcyjne odmiany, również analizując rynek, widząc, że konsument ma pewne preferencje, ale później sadownik działa w grupie producenckiej, która jest mu potrzebna do tego, aby wygrywać konkurencję na rynku, aby oferować duże partie towaru, jednolicie przygotowane. Tego dzisiaj wymaga odbiorca, zarówno ten w kraju, jak i odbiorca zagraniczny. I grupy producenckie, firmy handlowe taką rolę spełniają i w jednej i drugiej dziedzinie, czyli zarówno na poziomie gospodarstw, jak i na poziomie grup producenckich w ostatnich latach dokonaliśmy znaczących zmian, które właśnie pozwalają nam osiągać takie wyniki w obrocie międzynarodowym. Rozumiem, że rzeczą bardzo istotną było inwestowanie w nowoczesność, tak to ogólnie nazwijmy, z tytułu obecności Polski w Unii Europejskiej. Jak duże kwoty trafiły do polskich sadowników? My mówiliśmy o tym zawsze, że branża sadownicza ma perspektywę utrzymania konkurencyjności, może wygrywać na arenie międzynarodowej. Kiedy zabiegaliśmy o środki zarówno krajowe, jak i na środki unijne, mówiliśmy właśnie o tym. Dzięki inwestycjom w gospodarstwach, które wynoszą kilka miliardów, można powiedzieć, złotych w ciągu minionych 10-12 lat i dzięki inwestycjom w grupy i organizacje producenckie, tu również niemałe wydatki, udało nam się osiągnąć te wyniki. Teraz trzeba to kontynuować, dlatego też niezbędne jest ciągłe dofinansowanie tej branży, bo ona przynosi dochody nie tylko produkującym, czyli sadownikom, nie tylko firmom, grupom handlowym, ale przede wszystkim dotyczy to budżetu państwa. Przecież bardzo dodatni bilans wymiany handlowej owocami, który zawdzięczamy polskim sadownikom i grupom, to korzyść nie tylko ich, ale to także korzyść dla samego państwa. Największa część eksportu to oczywiście rynek rosyjski.
677 tysięcy ton, wartość 256 milionów euro, 56% całego naszego eksportu, to rok ubiegły. No ale żyjemy w czasach, w jakich żyjemy i doskonale wiemy, że rynek rosyjski i jego potrzeby nie są określane przez konsumenta, tylko przez politykę. Czy wobec tego, z czym mamy do czynienia, od choćby w przypadku wieprzowiny, konsekwencje sytuacji politycznej mogą ponieść także sadownicy? My znamy opinię rosyjskich konsumentów, także biznesmenów na temat ewentualnych ograniczeń w handlu. Oni są zdecydowanie temu przeciwni. Konsumenci rosyjscy twierdzą, że polskie jabłka są fantastyczne, są nie tylko atrakcyjne w wyglądzie, ale także świetne w smaku, a co najważniejsze dla nich, dostępne, przystępne cenowo. Znajdują się na tej średniej półce sklepowej, najbardziej dostępnej dla szerokiej gamy społeczeństwa rosyjskiego. Jeżeli popatrzymy też na oddziaływanie biznesu rosyjskiego, on chce robić dalej pieniądze na handlu polskimi owocami, twierdzi, że dobrze się na tym zarabia. No i jest oczywiście perspektywa, może moim zdaniem jednak nierealna, oddziaływania politycznego w postaci jakiegoś ograniczenia handlu. Mieliśmy taką sytuację w latach 2005-2007. Ponosiliśmy z tego powodu straty, ale myślimy, że dzisiaj dobre relacje handlowe między Polską a Rosją w ogrodnictwie, zadowolenie tamtejszych konsumentów i biznesmenów będzie oddziaływało także na administrację rosyjską, która weźmie pod uwagę, że dzisiaj tak dobrych jabłek w tak dużych ilościach, po tak atrakcyjnych cenach, nie jest w stanie kupić nigdzie na świecie. I mamy takie sygnały ze strony niektórych firm rosyjskich, które minionych kilka tygodni poświęciły, szukając oferty w innych częściach świata i bardzo szybko powróciły do handlu z Polską. Więc myślę, że embargo ewentualne nie będzie wprowadzone w myśl dobrych relacji biznesowych. Jakby tego było mało, kilka dni temu bodaj nasz dziennik przyniósł taką informację, że Rosjanie zwiększają zamówienia. Też to obserwujemy. Ostatnie tygodnie to złożone zakupy ze strony Federacji Rosyjskiej, także ze strony innych krajów Unii Celnej, czyli ze strony Białorusi i Kazachstanu, to efekt naszym zdaniem mocnej pozycji polskich jabłek na rynku i braku możliwości alternatywnych zakupów w innych częściach świata i Europy. No ale może przyjść taki moment, że Rosjanie odbudują swoje sady i co wtedy? Będziemy szukać innych rynków zbytu? Nie boimy się tego. Rosjanie nie odbudują swoich sadów na taką potęgę, na taką pozycję, żeby być samowystarczalni. Tempo wzrostu spożycia jabłek w Rosji jest dużo większe niż tempo odbudowywania czy tworzenia własnej produkcji. My prowadzimy w Rosji dużą kampanię promującą spożycie jabłek. Kampania nazywa się Jabłka Każdego Dnia. Obserwujemy zachowania tego rynku ze strony konsumentów, ale także widzimy, co się dzieje w Rosji w sferze produkcji. Więc myślę, że jeżeli nam aspekty polityczne nie przeszkodzą, mamy szansę w długim okresie czasu być największym dostawcą na rynek Federacji Rosyjskiej polskich jabłek. A jak wygląda konkurencja? No wewnątrz unijna, bo to w końcu dla tych, którzy kiedyś byli na czele, mam tu na myśli kraje unijne, stare jeszcze piętnastki chociażby nawet, no nagle pojawia się wielki konkurent, który staje się największym eksporterem, jednym z największych producentów na świecie. Jak to wygląda? Były takie lata, że w eksporcie do Rosji i innych krajów bloku wschodniego przegrywaliśmy konkurencję, chociażby z takimi krajami jak Holandia czy Włochy. Ale dzisiaj, kiedy patrzymy na wyniki w handlu tamtych krajów i nasze, to nasza sprzedaż rośnie systematycznie, natomiast sprzedaż tamtych krajów systematycznie spada. Te inwestycje, które poczyniliśmy i w produkcji, i w dystrybucji, pokazują, że możemy wygrywać międzynarodową konkurencję. I oby tak było dalej, żeby różne czynniki, na przykład ograniczające wsparcie finansowe polskich podmiotów, gospodarstw, grup producenckich nie zwyciężyły tu, bo jest tendencja do trwałej dominacji polskich owoców na rynku międzynarodowym. Podtrzymajmy to. A są takie zapędy, żeby ciąć to finansowanie? No, niektórzy twierdzą, że polskie sadownictwo już rozwinęło się na taki poziom, że nie wymaga dofinansowania. My uważamy, że trzeba to kontynuować, trzeba wygrywać tą konkurencję, bo jak popatrzymy na korzyści, które dzisiaj mamy jako Polska z tytułu bardzo dodatniego bilansu wymiany handlowej owocami na sprzedaż na rynki zewnętrzne, to jest to dużo większa korzyść niż środki wyasygnowane z budżetu państwa na wsparcie tej dziedziny rolnictwa. Ale żeby nie było tak różowo, rozumiem, że sadownicy mają jakąś taką listę zarzutów do państwa, do rządu, że gdyby pewne przepisy ograniczające możliwości zniknęły, to wtedy byłoby jeszcze lepiej, to prawda? My chcemy oczywiście mieć dobre warunki do konkurowania. Tymi warunkami dobrymi to jest dalsze wsparcie, ale także podtrzymanie korzystnych trendów naszej konkurencyjności. Mam tu na myśli dostęp do taniej siły roboczej. Sadownictwo opiera się na zatrudnieniu najemnej siły roboczej. Polacy niechętnie tą pracę podejmują. Z kilku powodów. Ona ma przede wszystkim charakter sezonowy. Czyli zapotrzebowanie na tą pracę jest nierównomiernie rozłożone w ciągu roku. To przede wszystkim okres zbiorów. Polacy chcą pracować na stałe w ciągu roku, mieć cały czas jednakowe źródło dochodów. Praca niełatwa. Przeważnie pod gołym niebem.
Ale jest naród, jest, są obywatele Ukrainy, którzy bardzo chętnie i w dużych ilościach przyjeżdżają do Polski, tą pracę podejmują. Więc także w kontekście wydarzeń na Ukrainie chcielibyśmy, aby procedura przyjazdu obywateli Ukrainy i podejmowania ich pracy w Polsce była jeszcze bardziej liberalna, jeszcze bardziej uproszczona. Także chcemy, aby była stworzona specjalna umowa o pracę sezonową. Nie dotyczyłaby ona tylko obcokrajowców, ale także Polaków. Tak, abyśmy nadal wygrywali międzynarodową konkurencję, przynosząc korzyści państwu i sobie, mając niższe koszty produkcji niż nasi partnerzy chociażby w krajach Europy Zachodniej. Mówi pan o polskich jabłkach, że są dobre, smaczne, zdrowe. Nasi sadownicy zawsze potrafią stanąć na wysokości zadania. Czy to prawda, że gdyby chcieli, to mogą wysortować jabłka w groszki? My produkujemy to, czego chce od nas konsument. Kiedyś w rozmowie z przedstawicielami administracji rosyjskiej usłyszeliśmy takie zdanie, niejako oddające charakter tych relacji, niełatwych powiem, że jeżeli będziemy mieli wymagania produkować, znaczy kupować w Polsce kwadratowe jabłka, to musicie takie produkować, więc myślę, że jesteśmy nawet w stanie produkować kwadratowe jabłka, jeżeli tego będzie oczekiwał konsument. Na szczęście on nie ma takich oczekiwań. Konsument chce kupować jabłka bardzo naturalne, smaczne i pachnące i właśnie tym między innymi wygrywamy międzynarodową konkurencję. Natomiast jeżeli zapotrzebowanie na rynku będzie inne, odmienne, to my szybko się do tego dostosujemy i polscy sadownicy w całej swojej historii są do tego przygotowani i zawsze byli na to otwarci. No właśnie, panie prezesie, na koniec, bo tak chwalimy, chwalimy, chwalimy. Pańskim zdaniem, która odmiana polskich jabłek jest najlepsza i dlaczego właśnie Ligol? Już pan redaktor sam odpowiedział. Ligol jest przede wszystkim odmianą wyprodukowaną w Polsce. Jest to odmiana polskiej hodowli. Powstała ze skrzyżowania odmian, które również w Polsce cieszyły się dużym uznaniem. Ligol jest smaczny, jest kruchy, i ładnie wyglądający, duży i dający się długo przechowywać. Ligola możemy oferować od września praktycznie do lipca następnego roku, więc jest to jedna z bardzo atrakcyjnych odmian, podkreślmy, polska odmiana. Chętnie również kupowana w Rosji. A za jaką odmianą pan tęskni? Znaczy, to nie tęsknię, a tęsknię za takimi odmianami, które chce konsument kupować. Wydawałoby się, że konsument tęskni za odmianami starymi, typu kosztela, typu papierówka. Nie jest do końca prawdą. To jest bardzo wąskie grono takich ludzi, którzy chcieliby te odmiany kupować. Natomiast kiedy porównają smak tych starych odmian, pamiętne często z dzieciństwa, i porównają je do smaku obecnych odmian, najczęściej znowu wybierają odmiany współczesne. No ale nie wierzę, że nie podniósłby pan w sadzie takiej papierówki, nie otarł o rękaw i nie wbił zębów. No, w Ligole też można świetnie wbić zęby i usłyszeć ten charakterystyczny dźwięk pękającej skórki i kruchego miąższu. Wiem, o czym pan prezes... w mniejszości. No dobrze. Wiem, o czym pan prezes mówi. Kiedyś była taka czekolada pani Twardowska. Taki bardziej... czekoladopodobny. No właśnie. I porównajmy to z tą dzisiejszą. Czyli w tę stronę pana myśli podąża. Proszę pozdrowić sadowników, panie prezesie, przy okazji najbliższego spotkania na najwyższym szczeblu sadowniczym. Prezes, na pewno to zrobię. Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Mirosław Maliszewski. Dziękujemy za spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. 8:32. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.